Jakie są najbardziej niezwykłe domy, w jakich przyszło tobie mieszkać? Wielu z nas wie tylko, jak to jest żyć na stacji, w akademiku, u rodziców czy w końcu u siebie. Ale wszyscy mamy raczej podobne doświadczenia. Przed wami domy, które odbiegają od tradycyjnych. Prosto z mostu, zapraszam! Szklany dom w Tokio został zaprojektowany przez architektów Sou Fujimoto, aby umożliwić zupełnie na nowo doświadczenie zupełnie nowego poziomu naturalnego światła. Położony jest na zaludnionej ulicy w Tokio w Japonii. Jedyną rzeczą, której brakuje w tym domu, to prywatność. Dom o powierzchni 85 m2 był inspirowany domem na drzewie z wieloma warstwami mieszkalnymi. Dom na wodospadzie. Jako, że nie było wystarczająco dużo ziemi, aby zbudować pełny dom na tej działce, architekt zaprojektował dom zbudowany na wodospadzie. Znajduje się na Bear Run w Pensylwanii. Dom jest naprawdę niezwykły, szczególnie dla tych, co uwielbiają feng shui. Najwęższy dom na świecie. Dom Kereta jest wciśnięty między dwoma budynkami i to w Warszawie. Mierzy zaledwie 122 cm w najszerszym miejscu. Ta niezwykła konstrukcja znajduje się w naszej stolicy pomiędzy dwoma od dawna istniejącymi budynkami. Projekt rozpoczął się od pomysłu, który architekt Jakub Szczęsny po raz pierwszy zaprezentował na festiwalu Vola Art w 2009 roku. 3 lata później pomysł ten zmaterializował się w tej instalacji, która będzie służyć bezterminowo jako tymczasowy dom dla podróżujących pisarzy. Dom nie ma okien, ale jest półprzezroczysty i ma białe wnętrze, dzięki czemu nie odczuwa się tego, żeby była taka malutka hacjenda. Hotel Costa Verde na Kostaryce. Samolot Boeing 727 kiedyś leciał z RPA do Kolumbii, ale pod koniec swojej kariery trafił na lotnisko w San Jose. Kupiono go za $2000 i został zamieniony w dom na Kostaryce. Z dwoma sypialniami ma wspaniały widok na ocean i otaczające ogrody dzięki długiemu korytarzowi ozdobionemu niekończącymi się szpalerami okien. Transport samolotu do Kostaryki kosztował $4000, a $24000 wydano na remont, ale dzięki temu w samolocie czujesz się jak u siebie. Dom Hobbita w Walii. Ten dom z pewnością robi furorę, aż człowiek chwycić chce za aparat i zrobić mu zdjęcie i nic w tym dziwnego, bo za stworzenie tego domu odpowiada właśnie fotograf. Z pomocą teścia udało mu się zbudować ten dom przy użyciu wyłącznie naturalnych materiałów i niewiele ponad $5000. Jego celem było stworzenie przestrzeni, w której miałbyś wrażenie, że jesteś bohaterem Władcy Pierścieni, tylko żeby się nie okazało, że patrzy na ciebie oko Saurona. Brooklyn Clock Tower Home to jedyny w swoim rodzaju i dość drogi apartament mieszczący się w budynku Clock Tower w Brooklynie. Ten luksusowy penthouse o powierzchni 650 m2 ma widok na Manhattan, Brooklyn i Queens i oferuje jedne z najbardziej niesamowitych widoków w Nowym Jorku. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem, to cena wynosi $18 milionów. Dom Flintstonów znajduje się w Malibu w Kalifornii i jest rzecz jasna przeznaczony dla miłośników Flintstonów. Nie spotkasz tutaj bohaterów kreskówki, ale masz szansę poczuć się, jak to jest żyć w czasach kamienia łupanego. Tak wyglądałby dom Flintstonów, gdyby przyszło im żyć dzisiaj. Wszystko w tym domu wygląda, jakby było zrobione z kamienia i ma nieukształtowane i nierówne powierzchnie. Linie i kąty nigdy nie są idealnie proste, a cała konstrukcja ma bardzo ograniczony charakter. Wnętrze to jeden ogromny pokój. Dom zjeżdżalnia w Japonii. Może wyglądać jak zwykły, nowoczesny, trzypiętrowy dom z nieco ponad 150 m2, ale wewnątrz mieści się sporych rozmiarów zjeżdżalnia. Są również konwencjonalne schody, ale jeśli spieszysz się, to szybciej będzie dzięki zjeżdżalni. Nazwa w zasadzie wyjaśnia wszystko. Slide House jest jednym z najbardziej zabawnych domostw, a mimo to jego konstrukcja jest zaskakująco prosta i powszechna. Z wyjątkiem gigantycznej zjeżdżalni, która rozciąga się na 3 piętrach i która jest integralną częścią budynku. Zajmuje cały wewnętrzny obwód, który ma zaokrąglone rogi. Ten wspaniały dom został zaprojektowany przez Level Architects i został ukończony w 2009. Wykreowanie wszystkich szczegółów, takich jak właściwy kąt nachylenia czy dobór materiałów na zjeżdżalnię, nie było łatwe, ale ostatecznie wszystko wyszło świetnie. Dom Krokodyla mieści się na wybrzeżu Kości Słoniowej. Znajduje się w stolicy kraju i niestety, autor projektu zmarł, zanim zdążył w nim zamieszkać. Dzisiaj mieszka tam uczeń, który kształcił się u autora.
Śmietnik może być domem. Śmietnik dla jednego człowieka, dom dla drugiego. Gregory Cloughan jest projektantem z Kalifornii, który zamienił stary śmietnik w swój dom na Brooklynie. Może i jest to śmietnik, ale wiecie, ciasny, ale własny. Posiada wszelkie udogodnienia dobrego mieszkania, ma kuchenkę mikrofalową, mini kuchenkę, trochę miejsca do trzymania rzeczy, a nawet maleńką toaletę. Najlepszy aspekt według autora to to, że jeśli nie lubisz swoich sąsiadów, możesz przepchnąć dom na inne osiedle. Tu taka krótka wzmianka, dom na skalę. Kto potrzebuje całej wyspy, skoro można zbudować dom na jednej skale? Ten wyjątkowy dom znajduje się w Serbii. Dom na słupie w Australii wygląda dramatycznie, ale konstrukcja jest prosta jak budowa cepa. Zaprojektowany i zbudowany przez F2 Architecture dom mieści się nad oceanem. Działka, na której została zbudowana, jest stromym zboczem wzgórza, co oczywiście stanowiło wyzwanie. Architekci wymyślili najbardziej intrygujące rozwiązanie. Zbudowali betonową platformę na 13-metrowym słupie i umieścili dom na szczycie. Było jeszcze jedno wyzwanie. Nie było sposobu na wygodny dostęp do domu. Aby rozwiązać ten problem, architekci zbudowali wąski betonowy most łączący dom ze zboczem. Żelazny dom w Teksasie to już bardziej przypomina dzieło sztuki. Wszystko zaczęło się w 1973 roku, kiedy to niekonwencjonalny rzeźbiarz Robert Bruno rozpoczął ten projekt. Aż do jego śmierci w 2008 pracował nad tym niesamowitym projektem, tworząc wszystko bez pomocy z zewnątrz. Niestety dom nigdy nie został ukończony, ale ma bardzo nietypową formę, którą można interpretować na wiele różnych sposobów. Niektórzy uważają, że przypomina UFO, inni myślą, że wygląda bardziej jak masywny owad, a są też tacy, którzy porównują go do budowli z Gwiezdnych Wojen. Dom PAS znajduje się w Malibu w Kalifornii i jego dziwaczny wygląd jest efektem współpracy François Perrin, Guilla Lebon de la Pointe i ich klienta, zawodowego skatera i byłego mistrza świata Pierre-André Senizerquesa. Jest to struktura, która może być wykorzystywana zarówno do skateboardingu, jak i do życia. Wnętrze podzielone jest na trzy główne obszary, z których jedną jest strefa ćwiczeń na deskorolce. Oczywiście można jeździć na praktycznie wszystkim, w tym na ścianach, po suficie, a nawet po meblach. Tu nie ma ograniczeń. Dom Muszla w Mexico City. To tak jakby żyć w muszli, tak jak robią to kraby pustelnicze. Ten dom wygląda jak gigantyczna muszla. Zaprojektowany został przez Javiera Senosiona, który czerpał inspirację z Nautiliusa. Oczywiście powłoka była nieco stylizowana, a jej forma i projekt zostały zaadaptowane i przerobione na ten niesamowity klejnot architektury. Projekt został ukończony w 2016 roku i jednym z najważniejszych elementów oprócz oczywistego kształtu domu jest wspaniała ściana kolorowych mozaik, która stworzyła najbardziej wyszukany efekt tęczy. Dom Gąsienica w Chile. Nie ma pewności, dlaczego taka nazwa, ale nie można zaprzeczyć, ten dom jest dość niekonwencjonalny, ale też bardzo interesujący. Ten dom rodzinny znajduje się w Chile i został zaprojektowany przez Santiago Irrazaval Architects i Eric Caro w 2012 roku. Pochyłość działki, na której został wybudowany, jest otoczona skalistym krajobrazem, co utrudniało pracę architektów. Starając się zmniejszyć koszty oraz czas budowy, zdecydowano się zbudować dom a la gąsienica z kontenerów transportowych. Łącznie wykorzystano 12 kontenerów, z których jeden ma otwarty szczyt i służy jako basen. Oczywiście nie jest to jedyna rzecz, która czyni ten dom wyjątkowym. W rzeczywistości najciekawszym ze wszystkich jest rozkład wewnętrznych przestrzeni i sposób, w jaki strefy współdziałają ze sobą, zachowując swoją indywidualność. Kościół przerobiony na dom w Holandii. Kościół z Utrecht w 2009 roku został przekształcony w rezydencję. Pochodzi z 1870 roku, coś co by nie przeszło u naszego konserwatora zabytków. Przestał funkcjonować jako kościół w 1991 roku, a później był używany jako showroom na imprezy i miejsce dla wystawy mebli. Następnie w 2007 architekci z firmy ZEK przybyli z pewną propozycją. Chcieli przekształcić kościół w rezydencję i przywrócić do życia ten piękny pomnik historii. Projekt został zatwierdzony i tak wygląda dzisiaj.
Przebudowa fabryki cementu w Hiszpanii. Jeśli myślisz, że przekształcenie kościoła w dom rodzinny było niesamowite, poczekaj, aż zobaczysz tę rezydencję. Znajduje się w Barcelonie w Hiszpanii, a kiedyś była to cementownia. Jest to zdecydowanie jedna z najbardziej niesamowitych konwersji w historii. Był to projekt zrealizowany przez Ricardo Bofilla, który odkrył fabrykę w 1973 roku i postanowił nadać jej nowy sens. Fabryka została opuszczona, częściowo zrujnowana i miała ponad 30 silosów, serię podziemnych galerii i ogromne maszynownie. Niektóre jego części zostały rozebrane i zachowało się tylko 8 silosów. Po 2 latach ciężkiej pracy i po zasadzeniu dużej ilości zieleni, architekci zdołali przekształcić surową strukturę w oszałamiający kompleks, który służy zarówno jako dom, jak i biuro. I na koniec dom na drzewie w Szwecji. Struktura ma kształt sześcianu zawinięty wokół pnia wysokiego drzewa. Jest lekki i wykonany z aluminium, a jego zewnętrzna strona jest pokryta lustrzanym szkłem, dzięki czemu doskonale komponuje się z otoczeniem i odbija się w nim zarówno niebo, jak i drzewa. Wnętrze jest wykonane ze sklejki i oferuje niesamowite widoki. Wewnątrz jest salon z tarasem na dachu, sypialnia i mała łazienka. Aby dotrzeć do wejścia, należy przejść przez most linowy połączony z następnym drzewem. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się film podobał. Jak się podobał, kciuki do góry. Jak nie, to w dół. A jak się średnio podobał, to dajcie mnóstwo kciuków w bok i zostawcie komentarz. Może podpowiedzcie, jaki film następnym razem mam stworzyć. To tyle na ten temat. My się widzimy jeszcze przy okazji następnego filmu, czyli już pewnie jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.